Jest z nami Inga Witek, rozgrywająca, świetne zawody, doskonały serwis, chwaliłem Cię podczas transmisji wielokrotnie, za każdym razem zadziwiały mnie te piłki, które gdzieś tam natychmiast spadały, jakby przyciągane magnesem. No, powiedz, jak grało się w takim turnieju, który w sumie pomimo tej porażki w ostatnim meczu jest wielkim sukcesem? No, myślę, że był to dla nas największy sukces, jaki odniosłyśmy w tym sezonie, jak i w poprzednich. Jestem bardzo zadowolona z nas, z naszej drużyny, z tego, jak to wszystko funkcjonuje, mimo że ten dzisiejszy mecz ostatni no, nie poszedł jakoś tam zbytnio dla nas najlepiej. Ogólnie nasza drużyna bardzo dobrze funkcjonuje, tak? Ja bardzo lubię z nimi grać, podoba mi się gra z tymi dziewczynami. Przyjemnie mi się gra. A powiedz, jak to jest być tym mózgiem operacji pod siatką, widzieć tyle z przodu, z tyłu, gdzieś z boku, czasem po drugiej stronie siatki, gdy decydujesz się na kiwkę, bo to naprawdę duża odpowiedzialność. Na przykład ja bardzo lubię swoją pozycję, mimo że no, jestem właśnie tym mózgiem drużyny, to w dalszym ciągu bardzo dobrze mi się gra na tej pozycji. Myślę, że nie widzę siebie nigdzie indziej, mimo że czasem no, moje piłki nie są jakieś idealne. Myślę, że dużo decyzji, które ja decyzje podejmuję, na pewno są jakieś tam dobre dla naszej drużyny, które tam właśnie akurat spowodują, że zdobędziemy jakiś tam punkt czy coś. No, bardzo dobrze się czuję na tej pozycji. Nie grasz schematycznie, bo to widać. Różne warianty ataku wybierasz. To się ma we krwi, czy też trenujecie to na treningach? Trener zawsze powtarza i to nie tylko jeden, bo z tych starszych drużyn też trener to powtarza, że ja to jestem taką wariatką i że ja czasem tracę głowę przy tym, gdzie właśnie wystawiam te piłki. Myślę, że ja po prostu mam to we krwi i że mnie ta niesystematyczność wychodzi jakoś tak po prostu, że zagram sobie teraz lewy. Widzę, że tutaj na przykład trener zawsze podpowiada, zobacz, to jest na przykład niższa na bloku, gdzie właśnie też już to mam wypracowane, że widzę, że zawodniczka jest na przykład niższa na bloku. No to akurat, żeby było łatwiej, żeby nie było tego bloku, wystawiam tam piłkę. Ale no, we krwi taka wariatka. No i widzisz, a na trybunach bardzo dużo kibiców także przeciwnych drużyn właśnie chwaliło Twoją grę. Między innymi ze względu na tą nieszablonowość, czyli wydaje się, to jest duży plus. No wydaje mi się, że jest to duży plus, mimo tego, że no właśnie jestem tą wariatką. Zawsze to gdzieś tam gubi przeciwniczki, właśnie tutaj gdzieś lubię sobie kiwnąć. Nieraz tutaj właśnie na tym turnieju było widać to na boisku, że właśnie sobie tak kiwnam i myliłam przeciwniczki. Wtedy one się gubią na bloku. No właśnie to jest takie taktyczne zagranie, można powiedzieć. Słuchaj, to jeszcze przed Wami teraz na pewno turniej półfinałowy. Dużo trudniejsi przeciwnicy. Czego można się spodziewać po Waszej grze na tych zawodach? Już teraz osiągnęłyście duży naprawdę sukces. Myślę, że teraz zostało 2 tygodnie, z tego co tak mi się wydaje. Na pewno będziemy to dobrze przepracowywać na treningach. Trener skupi się na przyjęciu, bo wydaje mi się, że w tym ostatnim meczu właśnie tego, mimo że to też w naszej głowie gdzieś tam, nie wiem w sumie jak to określić, nie chcę też czegoś złego powiedzieć. Myślę, że zostało coś tam w głowach, coś sobie w głowie jakby ustaliłyśmy i myślę, że będziemy się bardzo dobrze przygotowywać, żeby nie zostać tylko na tym półfinale, ale i tak jestem bardzo z nas zadowolona, no bo półfinał to jest tak naprawdę największe osiągnięcie w tym klubie. No i bardzo się cieszę. To już nie muszę pytać, jak się czuje zawodniczka będąca wśród 16 najlepszych klubów kraju. Inga Witek, rozgrywająca, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję.